Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym Power Poniedziałku. Tym razem ten Power Poniedziałek nagrywam dla Ciebie trochę wcześniej, ponieważ Ty zobaczysz go dopiero w kwietniu, a ja jestem właśnie po szkoleniu w Krakowie Kobieta Niezależna. I teraz dlaczego już nagrywam dla Ciebie ten Power Poniedziałek? Otóż to szkolenie okazało się być takim szczególnym szkoleniem, które wywołało bardzo dużo dyskusji i chcę Ci o nim opowiedzieć, ponieważ być może kiedyś Ty również będziesz stać przed takim wyborem albo przed taką decyzją. Otóż, trzy dni przed tym szkoleniem okazało się, że mój syn młodszy nie czuje się najlepiej, w sensie, że ma silne bóle brzucha. No, i ja podzieliłam się taką informacją w mediach społecznościowych, że no, z takim ciężkim sercem, teraz przechodzę przez tą sytuację, ponieważ następnego dnia będę leciała do. Do Krakowa, po to, aby poprowadzić szkolenie, szkolenie, na które zapisało się 540-550 osób. No i to jest taki trudny moment dla mnie, jako dla mamy, ponieważ zostawiam w domu dwójkę dzieci, zostawiam męża. No i taką sytuację, która nie do końca jest rozwiązana, ponieważ lekarze nie do końca potrafią nam na chwilę obecną wytłumaczyć, dlaczego naszego młodszego syna boli brzuch. I czekamy jeszcze na diagnozę. Jesteśmy w trakcie badań. I dostałam bardzo dużo takich wiadomości, w stylu, wiesz, Kamila, to po prostu odwołaj to szkolenie, Kraków zrozumie. Albo Kamila, to w ogóle. Po co robisz te szkolenia na żywo? Zrób je po prostu online, albo zrób taki zoom dla tych wszystkich, albo streaming ze swojego domu całodniowy i po prostu niech każdy zobaczy sobie to szkolenie w domu. A niektórzy powiedzieli: jak ja bym miała taką sytuację i moje dziecko by bolał brzuch, to ja bym po prostu została wtedy z dzieckiem i bym absolutnie na takie szkolenie nie pojechała. I tak się zaczęłam zastanawiać, że chyba nie zawsze sobie yy, czasami zdajemy sobie sprawy z tego wtedy, kiedy stawiamy się w czyjeś sytuacji, z tego, jakie to ma wszystko konsekwencje. Bardzo wiele osób chciałoby odnosić sukcesy zawodowe, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak, jaką cenę za niektóre sukcesy zawodowe się płaci, albo za rozmiar biznesu, który się buduje. Otóż ja zupełnie świadomo, świadomie zdecydowałam się, że oprócz szkoleń online chcę również spotykać się ze społecznością RBC i realizować projekt Kobieta Niezależna, również na żywo, pomimo tego, że wiem, że zupełnie oczywiście łatwiej i Wygodniej i yy, nawet łatwiej, jeżeli chodzi o skalowalność biznesu, byłoby mi to realizować tylko i wyłącznie online, ponieważ to jest prostsza forma. Działam zarówno online, jak i offline, więc daję sobie kompletnie prawo do tego, żeby się w tym temacie wypowiedzieć. Robienie kursów online, a robienie yy, szkoleń na żywo, jeżeli robisz tylko i wyłącznie kursy online, to po prostu masz najnormalniej w świecie, w tym biznesie łatwiej, a jeżeli do tego dochodzą szkolenia stacjonarne, to pojawiają się nowe wyzwania i nowe ryzyko yy, biznesowe. Ale ponieważ to jest moja ogromna po prostu misja, i dla mnie te kobiety są ważne, i klienci są ważni, i wiem, że większe jeszcze efekty się ma wtedy, kiedy się spotka z tymi osobami na żywo, dlatego zdecydowałam się, że w miarę w możliwości swoich 47 dni w roku spędzę na sali szkoleniowej. Pełne to będą dni, podczas których będę szkolić ich jako trener. No i oczywiście. Odbędzie się to wszystko na żywo. Dlatego tylko i wyłącznie zdecydowanie się na szkolenie online po prostu nie wchodzi w grę. A tak długo jak będę mogła, tak długo jak zdrowie mi pozwoli i moja sytuacja, po prostu ymm, rodzinna czy, czy jakakolwiek inna, tak długo będę szkoliła ludzi online, ponieważ wiem, że to daje zupełnie inne efekty niż tylko i wyłącznie szkolenie ich y, przez internet. Kolejna rzecz to jest taka, że y, jeżeli sprzedajesz szkolenie i ludzie zapisują się na to szkolenie, decydują się na to, że na nie przyjeżdżają, to podejmują decyzję bardzo często wcześniej, rezerwują sobie bilety lotnicze, ponieważ na szkolenie do mnie przylatują ludzie z całego świata. Zwłaszcza jak ono się odbywa w takich miejscach, gdzie jest lotnisko, a z reguły w takich właśnie szkole. A to przyjeżdżają ludzie czasami ze Szwajcarii, czasami z Belgii czy z Niemiec, ale czasami przylatują nawet ludzie ze Stanów Zjednoczonych. W związku z czym powiedzieć im wiesz, nie odbędzie się to szkolenie za trzy dni i jednak je przekładamy, ponieważ mojego syna brzuch boli i w związku z czym ja po prostu wolę zostać z nim, byłoby no, moim zdaniem dużą taką oznaką braku wrażliwości z mojej strony, również na potrzeby po prostu osób, co do których zobowiązałam się, że się z nimi zobaczę. Dodatkowo to są osoby, które poniosły jakieś określone koszty w związku z tym, że na szkolenie przyjeżdżają. No i w tym wypadku, jeżeli ja powiem, że moje dziecko boli brzuch i ja po prostu nie przyjadę w tym dniu, no to Myślę, że większość z nich jednak domagałaby się również zwrotu tych środków nie tylko za bilet, który zapłaciły, ale również za te koszty, które ewentualnie jeszcze poniosły w związku z organizacją do szkolenia i nawet znaczy, organizacją dojazdu na szkolenie, i nawet bym się nie dziwiła, im, że się tak zachowują. A dodatkowo, jeżeli organizujesz szkolenie, to wynajmujesz salę, ubezpieczasz tą imprezę. Kilkanaście osób, a czasami kilkadziesiąt osób pracuje nad organizacją takiego wydarzenia. To są osoby, które mają rodzinę, mają swoje plany, dostają swoje wynagrodzenia. W zespole RBC pra, yy, współpracuje, a czasami pracuje. Yy, na etat wiele osób, których czasami nasze mie miesięczne koszty w ogóle wynagrodzenia dla wszystkich pracowników i współpracowników RBC wynoszą około 100 tysięcy złotych. W związku z czym to nie jest tak, że po prostu albo przyjadę, albo nie przyjadę i to nie będzie miało znaczenia, ponieważ no, wtedy wszyscy ci ludzie musieliby ponieść tego konsekwencje, albo spółka by musiała ponieść tego konsekwencje. W związku z czym to wszystko nie jest takie proste. I mówię Ci o tym, yy, dlatego że budując większy biznes, decydując się na większą skalę swojego biznesu, czasami przyjdzie ci być może przynosić takie konsekwencje, których ludzi, którzy mają mniejszą skalę biznesu albo inny typ pracy niż ty, nie muszą w ogóle się nad tym zupełnie zastanawiać. Wyobrażam sobie, że jeżeli lekarz na przykład ma do przeprowadzenia jakąś operację i wszyscy po prostu na niego czekają, to czasami on się po prostu musi tam stawić, jeżeli nie znajdzie zastępstwa. Akurat zastępstwa na szkolenie kobieta niezależna na mnie nie ma, ponieważ ci ludzie przyjeżdżają posłuchać konkretnie mnie, a nie samej ten, tej tematyki. W związku z czym. Moim zadaniem jest zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby się stawić na sali szkoleniowej właśnie tego dnia, i to jest cena, którą płacę za. No, jeżeli tak można powiedzieć, tak. To jest cena, którą płacę za budowanie tak dużej społeczności RBC, ale jednocześnie na realizowanie tej misji, którą się zdecydowałam realizować zupełnie świadomie, również na żywo, a nie tylko i wyłącznie w internecie. I teraz. Powiedzieć tym ludziom, że nie przyjadę, dlatego, że moje dziecko boli brzuch, byłoby naprawdę taką sytuacją yy, bardzo nie fair względem ich. I czasami trzeba podjąć taką decyzję, ponieważ to, że moi, yy, moje dziecko boli brzuch, to nie jest oczywiście sytuacja, która zagraża jemu życiu, że ja po prostu totalnie wszystko rzucam, yy, w związku z czym pozwalam sobie wtedy na taką sytuację, ponieważ chcę się zachować odpowiedzialnie względem tych ludzi, do których jadę. I teraz kluczowa i najważniejsza rzecz w ogóle w tej sytuacji, to jest taka, że e, ja tego dziecka nie zrobiłam sobie sama, sama z sobą, tylko to dziecko jest moim dzieckiem i również jest dzieckiem e, mojego męża i ma tatę. I przy wyborze swojego męża kierowałam się również tym, kim ten człowiek jest, jakie ma wartości i jakim może być ojcem dla naszego potencjalnego dziecka, dla, dla naszych dzieci. W związku z czym wybrałam człowieka odpowiedzialnego i takiego, który jest godny, zaufaniu, godny zaufania. W związku z czym on może zostać spokojnie na dwa albo na trzy dni z naszym dzieckiem, nawet wtedy, kiedy ono jest chore. I to chcę ci powiedzieć, ponieważ czasami być może patrzysz na kogoś i Zazdrościsz mu tego, jakie osiąga wyniki, być może zazdrościsz komuś sukcesów biznesowych, zawodowych, ale chcę, żebyś również wiedziała, chcę, żeby również wiedział, że wszystkie te sukcesy, że za każdym razem skala biznesu ma swoją cenę. Akurat skala mojego biznesu ma właśnie taką cenę, że po prostu, jeżeli to jest tylko i wyłącznie możliwe i jeżeli no, nie ma takich naprawdę bardzo takich przeciwwskazań narażających czy, 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 czyjekolwiek życie, to wtedy po prostu stawiam się na szkoleniu. I Ty, kiedy będziesz podejmować swoje decyzje biznesowe i zawodowe, to pamiętaj, że Tobie również przyjdzie zapłacić cenę za to, um, jakie decyzje podejmujesz i po prostu trzeba do tego podejść odpowiedzialnie. Dlatego przyjechałam, poprowadziłam szkolenie, na następny dzień wracam do całej mojej rodziny i dalej będziemy realizować swoje cele. Nie zawsze jest różowo, nie zawsze leci słońce, czasami są po prostu trudne Momenty, nie ma życia idealnego, nie ma rodziny idealnej, zawodu idealnego, biznesu idealnego, po prostu trzeba płacić cenę za swój sukces. Ja swoją płacę i dlatego właśnie jestem w tym miejscu, w którym jestem. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnym Power poniedziałku.